A dzisiaj zrobimy sobie opening. Brachy pelmy Beme. Bemej. Jeśli nie mówi Bemej. I powiem wam, że jest wielka. Już, na razie jeszcze. Co? Na razie jeszcze, spoko. Taśniki zająca ma większe dłonie. Cześć, witaj na kanale Frux. Zanim przejdziemy do filmu, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, dzwoneczka oraz zostawić lajka pod filmem. A teraz zapraszam do oglądania. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Frux, a dzisiaj zrobimy sobie opening. Brachy pelmy Beme. Bemej. Jeśli nie mówi Bemej. Ej, ale po ściance to mi nie wchodź, proszę ciebie, ja nie będę cię tu łapał. Brachy pelmy albo Blossom Nicaragua, dokładnie. Dzisiaj rano przyszedł do mnie paka, czyli dosłownie przed chwilą. Dobrze jest zabezpieczony, jak widzicie. Ostrożnie nawet napisane z każdej strony. Łoho, tu nawet podwójnie. Więc paka jest dobrze zabezpieczona, więc nie przewiduję tutaj żadnych zgonów czy coś. I jeszcze wypowiem się na temat terrarium, bo dokonałem tutaj troszkę zmian. Zobaczcie. Wszystkie kokosy, jakie miałem, rozwaliłem i dałem sobie do środka. Jak inaczej otrzymać ścinki kokosowe, jak właśnie nie rozwalając kokosy. I ogólnie będę musiał sobie jeszcze dokupić jakąś kryjówkę, żeby ona tutaj miała, bo niestety na kryjówkę kaski mi brakło. No i co jeszcze? Muszę kupić jakiś większy spryskiwacz, no bo jak na razie no, na takim małym raczej będę się męczył, jeśli chodzi o takie terrarium. No i tak, dzisiaj zrobimy sobie tylko opening, ewentualnie handling, ale zobaczę się jeszcze. No więc tak, przystępujemy bezpośrednio już do otwierania paki. I w ogóle o właśnie, i typo, który wysłał mi tą pakę, ogólnie napisał mi, że możliwe, że wyśle mi jeszcze jakiś gratisik, dlatego że potrzebuję miejsca w hodowli, więc tu prawdopodobnie są dwa pająki. Braszka i jakiś inny jeszcze, ale nie wiadomo jeszcze. Zobaczymy. No i jeszcze ogólnie powiem, że to pudełko nie, jakoś dużo nie waży, więc o, jaka ładna. O ja. Chcecie ją zobaczyć? O kurde. Zobaczcie. Zobaczcie. Ładna jest, nie? Czekajcie, ja nie wiem, czy to terrarium nie będzie dla niej za duże, przypadkiem. No to tak, powiem o niej tyle. Dziko występuje w Nikaragui, to jak sama nazwa mówi, Brachy Pelma albo Pilosum Nicaragua. I występuje tylko tam, więc to jest taka ciekawostka. Poczekajcie, sobie wezmę jakieś pojemniki, sobie do niego ją wypuścimy, zobaczymy. No, raczej żyje, no bo jakby ona tutaj nam nie żyła, no to by po prostu latała po całym pojemniku, wiadomo. No to ja idę po jakieś pojemniki i zobaczymy sobie ją z bliższa. Bo w terrarium chyba nie będę jej trzymał. Jak już to w takim pojemniczku już mam przygotowany nawet. No okej, no to przystępujemy do otwierania tego. Czekajcie, to jeszcze zobaczę, czy nie ma przypadkiem jakiejś tasiemki czy coś. Powiem wam, że ona ma ten odwłok wyczesany już troszkę, więc to jest osobnik, który te włoski wyczesuje. Myślałem, że z tymi włoskami jeszcze mi się troszkę upiecze, bo Braszka Bemej tych włosków nie wyczesuje, aczkolwiek może to być po prostu właśnie spowodowane tym, że jest jeszcze po prostu młoda. Oj, zobaczcie, już się poruszyła w środku, czyli żyje, to jest wiadomo. Widzi, że coś się dzieje, że coś się właśnie tutaj święci. No i ja nie przewiduję tego, żeby mnie ugryzła czy coś, więc myślę, że sobie ją na łapkę wezmę. Może się jeszcze raz poruszy na wizji tym razem, bo jak trzymam ten pojemnik, to po prostu mi się cały czas rusza. O, już chyba chce wyjść, no bo
Tylko coś nie mogę sobie tego odblokować, tego pojemnika cholernego. O lol, ej, patrzcie na to. Patrzcie, co tu pisze. Skoczogonki. Wiadomo, po czym to pojemnik. No nic, myślę, że będziemy mogli ją już otworzyć. Dobra, broszka jest wypuszczona, teraz weźmiemy sobie pensetę i sobie ją spróbujemy wygonić. No dobra, braszka jest tutaj. W sumie jeszcze mogę zobaczyć, czy coś jest w tym pojemniku, w tym styroboksie, bo tutaj spodziewałem się jeszcze gratisa jakiegoś, ale z tego co widzę, to gratisa nie ma. Więc sobie spróbujmy ją szturchnąć. O! O! Kto to nam tutaj chodzi? Wiecie co, myślę, że tą braszkę to... Na razie to ja tą braszkę sobie zostawię właśnie w tym pojemniku, w którym jest. Do terrarium jeszcze nie będę wsadzał, no bo zwyczajnie boję się, że sobie zrobi krzywdę w nim, bo to i tak nie jest takie terrarium dla brachy pelmy, tylko to jest dla nadrzewnego jakiegoś, bo jest po prostu za wysokie. No i wy możecie napisać mi w komentarzu, czy powinienem dawać je do terrarium, czy nie. No bo ja właściwie nie chcę, żeby ona mi sobie tutaj krzywdę zrobiła. Mogę ją jeszcze szturchnąć. No zobaczcie, jaki to jest powolny ptasznik. No zobaczcie. Czekajcie, ja sobie wezmę może to. Oj, może nam się uda ją wziąć na rączkę właśnie. Zobaczymy. Zobaczcie, jak nam się rozchodziła. Oj, mi tu brakuje już powoli. No chodź tu, chodź tu. No zobaczcie, bardzo łagodny ptasznik, polecany dla początkujących. Praktycznie w ogóle nie powinien kąsać, bo jest to najłagodniejszy ptasznik na ziemi. Takie miano otrzymał przynajmniej. Więc jak widzicie, to jest taki misiaczek, że tak powiem. Więc każdemu tego pająka mogę polecić na początkującego. Jeśli chodzi o jad, no to dla zdrowego człowieka nie jest on groźny. Aczkolwiek dla uczulonego może zrobić krzywdę, no wiadomo. Jeśli nie jesteśmy uczuleni na jad pszczoły, no to pająk nic nam nie powinien zrobić. Aczkolwiek ukąszenie jest bolesne. No bo wiadomo, wyobraźcie sobie 2 cm kłów jadowych w waszych rękach. Ja wiem, że braszka nic mi nie zrobi, bo jest to po prostu najłagodniejszy pająk na świecie, ptasznik w sensie. Widzicie, już zbliża się rozmiarami do mojej ręki, więc już jest bydle niezłe. Oj, 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 oj. Już mi powoli ręki dla niej brakuje. No dobra. No to ja sobie ją wpuszczam do pojemnika z powrotem. Dobra, moi drodzy, postanowiłem, że przygotujemy jej pojemnik, ten, który widzicie. To nie wygląda za ładnie tutaj na górze, ale to ma po prostu spełniać swoją funkcję. Mam nadzieję, że pojemnik mi wyjdzie, wezmę trochę tych rzeczy z tego terrarium. Bo tu mam jakieś ścinki kory, jakieś muszle, jakieś rozwalone kokosy. Tu jest wszystko, możemy to wykorzystać. Braszkę sobie dam do tego pojemnika, w której była podczas podróży. No i sobie po prostu jakoś przygotujemy ten pojemnik, żeby nie było tak nudno, żeby nie było tak biednie na odcinku, to po prostu postanowiłem, że nagram takie coś. Teraz braszkę sobie otworzę. No i ją damy do tego pojemnika, w którym była. No chodź.
Wiecie, to jest taki leń, naprawdę. Jeszcze większy leń niż Braszka BMA. Aż mi się nie chce szturchać, naprawdę. No ale chyba będę musiał. No i dobra, ona sobie do pojemnika weszła, bez żadnych... Oj, ty mi tutaj nie wychodź, bardzo cię proszę. Sorki, że muszę cię tak stresować, ale jeszcze sobie chwilkę tu posiedzisz. Ciebie sobie odłożymy na bok. Terrarium otwieramy, wyciągamy wszystko, co nam będzie potrzebne i wsadzamy do pojemnika, wiadomo. A tak w ogóle to naprawdę, no bardzo się cieszę, że udało mi się pozyskać tą braszkę, bo zawsze chciałem mieć brachypelmę albo plosum Nicaraguę. No więc teraz ja chyba sobie na początek wyciągnę te kawałki kory i sobie troszkę z tego torfu otrzepię. No takie kawałki kory, nic w sumie specjalnego. Możemy sobie w sumie z nich zrobić taki namiocik, żeby ona sobie miała gdzie siedzieć i nie będę musiał właściwie kryjówki kupować. A jeśli mi napiszecie, że mogę ją spokojnie trzymać w terrarium, no to po prostu sobie z powrotem, wiecie, powyciągam z pojemnika, powkładam tutaj i będzie git. Ale nie, raczej będę ją trzymał tutaj jeszcze, tą welinkę, a później sobie najwyżej kupię jakiś właśnie braplast i będzie git. Dobra, teraz sobie powyciągam te muszle. No ja to takie, też pokażę wam muszle takie, wiecie, nie wiem z czego to jest w ogóle, czy to są prawdziwe, czy to jest z porcelany jakieś zrobione, nie wiem. Nawet nie wiem skąd to mam, chyba z Cypru, nie wiem w sumie. A na Cyprze byłem, jak miałem chyba 5 lat. Dobra, te kokosy sobie tu położę, niech se leżą. Kurczę, no lubię tą braszkę, naprawdę, jeszcze bardziej niż tą BMA, chociaż ta BMA to jest mój pierwszy pająk, z którym miałem do czynienia. I powiem wam, że jest wielka już, na razie jeszcze. Co? Na razie jeszcze, spoko. Ja chyba się jeszcze nie obudziłem dobrze, bo ja to nagrywam tak z rana, wiecie. Ja tak się budzić dopiero zaczynam... Ja już taki obudzony jestem tak o 12. Jak wstanę sobie o 10, to o 12 już jestem taki, wiecie, wybudzony i w ogóle. Tak więc ja sobie to powyciągam na szybko. Będę musiał tu później zrobić jakiś porządek, wiadomo. Tu jeszcze z torfem wyciągam. Dobra, posprząta się później, bo nie mam w sumie czasu dzisiaj. Jestem w Abinie ten film i muszę go wrzucić jak najszybciej, więc... I w ogóle ten torf w tym terrarium jest kompletnie suchy, zobaczcie. Nic w ogóle suchy jest jak... Dobra, to ja już przystępuję do przesypywania tego torfu. Ja tutaj nawet przysypałem z jednym kokoskiem. No dobra, spoczko. Sobie damy tu. Myślę, że tyle torfu wystarczy. To sobie dam tu, żeby się nie rozsypało ani nic. Teraz sobie siądę przy was i sobie to jakoś poukładam, ten torfik. Ten torfek, czy jak to się mówi, nie wiem w sumie. Aha, w sumie muszę zrosić ten torf, bo on jest taki kompletnie suchy, jak już mówiłem. Nie, no powinienem tutaj szklankę wody wlać, ale dobra. Na razie tego nie będę robił. Teraz sobie powsadzamy tutaj ten mech, sobie porozsypujemy wszędzie. Zaraz wam pokażę od góry, jak to wygląda. Tu już w sumie możemy zacząć te kokosy wsypywać. Te ścinki kokosowe, w cudzysłowiu. Bo wiadomo. No i tutaj w sumie te muszle już można dawać. Cyk, sobie tą tutaj tak ułożymy. No więc pojemnik wygląda tak, w sumie nic specjalnego. Teraz możemy sobie braszkę do niego wpuścić. Już nie będziemy jej stresować, braszka idzie na matę grzewczą. Ona jest już i tak zestresowana po podróży, więc w sumie nie powinienem jej brać na rękę wtedy. Oj! Coś nam braszka spadła. No dobra, widzicie, braszka jest w nowym pojemniku, więc teraz sobie ją zamkniemy. Mogę wam jeszcze ją pokazać.
No to co? No ja kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Musicie też pamiętać, że na tą brachypelmę potrzebne są właśnie papiery, takie zaświadczenie o urodzeniu w niewoli. Ja takie papiery dostałem, nie będę Wam pokazywał, bo nie ma co oglądać w sumie, bo tam są same dane i tyle. No więc jeszcze musicie pamiętać o tym, że takie pająki wyczesują włoskie parzące i nawet dla zdrowego człowieka bardzo swędzi i można się czasami nawet wysypki nabawić, więc trzeba mieć to na względzie oczywiście, no bo wiadomo. O, już się rozchodziła księżniczka, no. No i może za kilka dni ją nakarmimy czy coś, no bo z tego co widzę to... Chociaż nie, bo z tego co widzę to odwłok ma pokaźny, więc myślę, że jeszcze sobie z tydzień poczekam z karmieniem. No i tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć, że wylinka jeszcze się nie zbliża, bo widzę po tej łysej plamie na odwłoku. Bo jeśli mamy tą plamę taką grafitową, ciemną, to znaczy, że pod właśnie skórą jest już nowy pakiet włosków parzących i pająk będzie zbliżał się do wylinki, no i już się zbliża i będzie liniał za niedługo. Jeśli ta plama jest taka jasna, taka w kolorze skóry, to znaczy, że pająk do tej wylinki się nie zbliża. Myślę, że logiczne. Ej, ale po ściance to mi nie wchodź, proszę Ciebie, ja nie będę Cię tu łapał. Szczerze mówiąc, powiem tak, że jak oglądałem ptaszniki zająca, no to te pająki były duże, wiadomo, bardzo duże. A jak ta mnie tutaj przyjechała, bo to jest samica z tego, co mi wiadomo, no i no ona nie jest jeszcze aż taka duża. Moja dłoń, a moja dłoń nie jest wcale taka duża. Ptaszniki zająca ma większe dłonie. No to za kilka dni możecie się też spodziewać karmienia brachypelmy Bemej i zobaczycie, co tam u niej, bo tam wiele osób pytało, co tam u niej, czy żyje, czy jak się ma i w ogóle. Więc oczekujcie filmów następnych, ja się zamierzam, no i w ogóle chciałem Was przeprosić za to, że nie było dawno odcinków z pająków i w ogóle, ale myślę, że wyglądem brachypelmy albo pilosu Nicaragua Was pocieszyłem tym, że dawno nie było filmów. No więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.